Witam wszystkich serdecznie na naszej prezentacji, firmy Fokine. Ja się nazywam Robert Dąbrowski, jestem inżynierem systemowym. Fokine zajmuje się m.in. technologiami telekomunikacyjnymi. Jesteśmy tutaj w składzie też dosyć pokaźnym na konferencji, zarówno ze strony nas jako Fokineta, jak i naszego dystrybutora Veracompu. No i zapraszamy na nasze stanowisko. Będzie też konkurs, powiem, w którym momencie trzeba zwrócić baczną uwagę na slajdy podczas samej prezentacji. O czym będzie prezentacja? Prezentacja będzie o naszej praktycznej, jakby stronie, o praktycznym podejściu do biznesu, do realizacji projektów, jak to się właściwie tak naprawdę odbywa. Rozwiązania Fortineta są instalowane w sektorze telekomunikacyjnym, zarówno w korze, jak i na brzegu sieci, do ochrony wewnętrznej infrastruktury oraz do realizacji usług przez operatorów, w zależności od modelu biznesowego czy od technologii, która jest w tym momencie przez naszych klientów oczekiwana. Natomiast jak się odbywają te projekty w sposób taki, można powiedzieć, w rzeczywistym życiu? Mianowicie przeważnie zaczynają się od spotkań z klientem, od definicji wymagań i od testów. Testy, które robimy, z którymi się spotykamy jako, prawda, odpowiedź na wymagania operatorów, przeważnie albo mają miejsce w laboratorium klienta, w sieci produkcyjnej czasami klienta, a czasami w naszym laboratorium we Francji po to, żeby zrobić testy wydajnościowe. Okazuje się, że czasami potrafimy do tego samego tematu czy tych samych wymagań wrócić po jakimś określonym czasie. W międzyczasie zdążyły się już wymagania zmienić, ale też zmienił się nasz sprzęt, zmienił się nasz hardware, zmieniło się oprogramowanie. I takim przykładem na przykład jest tutaj projekt realizowany we Francji przez moich kolegów, zarówno z teamu centralnego, jak i z teamu francuskiego, do ochrony ruchu SIP-owego, czyli tak naprawdę do umiejscowienia FortiGate'a, w tym momencie naszego flagowego produktu Next Generation Firewall'a, ale z funkcjami też operatorskimi, do ochrony platformy IMS-owej. Tutaj nie będę wnikał w szczegóły techniczne, natomiast rozumiemy SIP-a jak najbardziej i oprócz tego, że dajemy sobie radę ze zrozumieniem protokołu, z zapewnieniem security, no to także dysponujemy odpowiednim hardwarem, który potrafi tą inspekcję w czasie rzeczywistym zrobić bardzo szybko. W tym czasie też polegamy na naszych ISIC-ach, czyli jeżeli już ruch kontrolny poddamy inspekcji, to później otworzone pinhole RTP wpadają w tak zwany FastPath. Pakiety są przetwarzane przez ISIC-i. Następny przykład, ochrona GX-a. Państwo od operatorów pewnie wiecie, co to jest GX, czyli taki równoległy internet po to, żeby działał roaming danych, czyli robimy połączenia pomiędzy SGSN-ami jednego partnera do GSN-u drugiego partnera. To i okazuje się, że po to, żeby poddać ten ruch inspekcji i w sposób skuteczny, zarówno potrzebne są feature'y funkcjonalności, czyli zrozumienie protokołu GTP w tym przypadku, ale także zapewnienie odpowiedniej wydajności. Teraz robimy testy funkcjonalne, robimy testy w naszym laboratorium i w sieci klienta. Poddajemy stres testom funkcjonalnym i wydajnościowym. No i tutaj jest na przykład przykład, który pokazuje, że ruch jest offloadowany w specjalny moduł w FortiGate. W tym momencie okazuje się, że jesteśmy w stanie wykonać inspekcję protokołu GTP z głęboką inspekcją pakietów na poziomie 11 gigabitów na sekundę. Przeważnie u operatorów te styki są znacznie mniejsze. Ta wydajność jest bardziej potrzebna do GTPU na poziomie w tym momencie połączeń w LTE pomiędzy InnoB a MMI czy Service Gateway, bardziej Service Gateway, bo to jest w tym momencie DeltaPlane. Kolejny projekt realizowany, przykład projektu realizowanego we Francji do zapewnienia security w LTE, zarówno na poziomie tunela IPsec-owych, odpowiedniej wydajności liczby tuneli, a także inspekcji protokołu GTP. Znowu się tutaj przydały odpowiednie funkcjonalności, właściwości naszych ISIC-ów czy specjalnych modułów. Nie jest specjalną nowiną, to jest akurat dosyć popularne zastosowanie FortiGate'ów jako firewall GI, czyli ochrona typowego brzegu sieci operatora pomiędzy
właśnie wyjściem do internetu, a tym, że internetem każdy operator właściwie posiada jakiś firewall. Znaczy mówi, w wielu przypadkach, w tym u operatorów w Polsce, są to FortiGate'y z racji na ich pewne unikalne właściwości, czyli możliwość offloadowania bardzo wielu protokołów, właściwie większości w ramach zainstalowanego wewnątrz hardware'u. Zupełnie innym wyzwaniem, czy inną technologią zastosowaną jest ochrona MMS-u, bo tutaj, jak wspomnimy sobie GTP przeze mnie wymienione, to już jest Deep Packet Inspection, ale to jest inspekcja ze zrozumieniem protokołu GTP zbliżona troszeczkę do IPS-a, bo tam działamy bardzo szybko, musimy to robić w takim trybie, można powiedzieć, flow. Natomiast szybki firewall, firewall GI, czy szyfrowanie pomiędzy InnoDB a MMS, czy Service Gatewayem, no to jest znowu szybki firewall, ewentualnie IPsec, zupełnie co innego, czyli już nie wnikanie w pakiety. Natomiast jeżeli spojrzymy na ochronę MMS-ową, którą też realizujemy u operatorów w Polsce, to jest troszeczkę inne podejście, dlatego że tu musimy zrobić proxy. Proxy w sensie takim, żeby przechwycić wiadomości, sprawdzić, czy nie zawierają wirusów, ewentualnie wykonać różną filtrację, a do tego mieć możliwość wysłania różnych notyfikacji, replacement message'ów. Czyli jeżeli wiadomość zawiera na przykład wirusa, to w tym momencie nie wyślemy wiadomości, która tego wirusa, który ten złośliwy content zawierała, do naszego odbiorcy potencjalnego, wyślemy mu notyfikację albo replacement message z wiadomością, że mogłeś zostać zainfekowany, myśmy to powstrzymali. Następne wyzwanie, nie wiem, czy byliście Państwo na poprzednich dwóch edycjach w tamtym roku, na prezentacjach jednego z wiodących operatorów mobilnych w Polsce, który informował o tym, że rozdaje, czy nadaje podczas zestawiania PGP kontekstu swoim abonentom adresy w wersji 6. Ale adresy w wersji 6 nie wyczerpują wszystkich potrzeb, jakie tak naprawdę niesie ze sobą internet na stacji mobilnej. Dlatego, że okazuje się, że pewne aplikacje wykorzystują tylko IPv4. I w tym momencie na stacji klienckiej robiony jest tak zwany stateless NAT 4.6, ale później wiadomości, pakiety latają poprzez backbone IPv6, a gateway, który stoi na brzegu, musi zrobić tą translację stateful z 6 na 4. Z czym to się wiąże? Oczywiście też, żeby to zrozumieć, musieliśmy zrobić laby, dzięki temu, że mamy, prawda, Linuxa, że mamy pewne projekty open source, można pewne rzeczy wręcz na biurku zasymulować, te, które dzieją się u operatorów. Natomiast jakie są wyzwania? Jeżeli jest to połączenie natywne IPv6, dokonujemy NAT-a, powiedzmy, czy w ogóle firewallingu, tutaj otwieranie pinholi, czyli później FTP data, czy pinholi w FTSP, czy w PPTP, nie stanowi problemu. Natomiast jeżeli jest to ruch pochodzący od SILATA, czyli jakaś aplikacja działająca na smartfonie, wykorzystuje pakiety IPv4, które na smartfonie są przetwarzane na IPv6 w trybie stateless, to one dochodzą do gatewaya, który ma zrobić NAT 6.4 w dziwnej formie. Mianowicie to są pakiety IPv6, ale zawierają w sobie komendy sterujące z adresami IPv4. I tutaj application level gateway, który musi wykonać ten NAT, musi rozróżnić, czy to jest NAT 4.4 natywny, czy to jest przejście z natywnego klienta IPv6 w sieć IPv4, czy to jest ten dziwny NAT, który wcześniej już, ten dziwny ruch, który wcześniej został poddany natowaniu z 4 na 6. I my tutaj możemy się pochwalić, że taki development zrobiliśmy w ciągu 3 miesięcy. Tych funkcji, które były przez tegoż operatora, niektórzy na tej sali wiedzą, o jakiego operatora chodzi, jakby zarequestowane. Także tu pokazujemy, jak współdziałanie pomiędzy wendorem a operatorem może zaowocować spełnieniem wymagań i wdrożeniem systemu produkcyjnie, który potem będzie służył abonentom, dając elastyczność możliwości korzystania
z nowych protokołów. Ale potrzebujemy platformy. Nie jest to prezentacja oczywiście, jak zdążycie zauważyć o samych naszych rozwiązaniach. Niemniej jednak warto wspomnieć, że cały czas nad nimi pracujemy po to, żeby umożliwiać hardware'owe przetwarzanie coraz większej ilości protokołów, koncepcji czy konfiguracji. I teraz uwaga, bo konkurs, w którym będzie można wygrać Tule Ledermana, polega na tym, aby wymienić przynajmniej dwie funkcjonalności nowego network procesora w wersji 6 w porównaniu do network procesora w wersji 4. Wspomnę tylko, że network procesor w wersji 4 wspierał hardware'owy offload pakietów IPv4. Nie wspierał innych IP. Także jeżeli zapamiętamy z drugiej kolumny, licząc od drugiego jakby wyróżnika, przynajmniej dwie funkcjonalności, zapiszemy to na wizytówce, wrzucimy do szklanej kuli, możemy wygrać, jutro będziemy brali udział w losowaniu trzech głównych nagród w naszym konkursie. Nasze rozwiązania stosowane są też przez operatorów, zarówno do ochrony infrastruktury, ale także do serwowania usług swoim klientom. Oczywiście ważne jest wykorzystanie do tego celu platformy, która zapewni wiele funkcjonalności security, czy to będzie application control, antywirus zwalidowany przez różnego rodzaju testy niezależne, IPS, URL filtering, to ważne jest też właśnie możliwość elastycznego zaimplementowania tej platformy, jak i support ze strony producenta. Wspomnę tylko, że w Polsce w tej chwili, jeżeli chodzi o liczbę inżynierów samego vendora, to są 4 osoby, czyli samego Fortineta i jeszcze grupa Grześka Szmigla, znakomita, w Veracompie też kilku inżynierów wyspecjalizowanych tylko i wyłącznie w naszej technologii Fortinet. Teraz co robimy współpracując z operatorami? Tak naprawdę słuchamy ich, jakie koncepcje chcieliby zaimplementować w swojej sieci. Potem część naszej pracy polega właśnie na tym, że tego typu schematy powstają gdzieś, prawda, stosujemy pojedynczy link, VLANy, w międzyczasie wirtualne instancje firewalla. Musimy to odpowiednio od siebie odizolować, tak żeby klient, który dostanie wirtualną instancję Next-Generation Firewalla, mógł ją bezpiecznie administrować, ale każdy z operatorów ma tu swoje pomysły wdrożeniowe. My w tym jak najbardziej bierzemy udział przy projektowaniu, przy walidacji, tak, projektu czy designu w sposób taki, czy później będzie możliwe wykonanie koncepcji w sieci produkcyjnej. Stosujemy tak zwane wirtualne klasy, które pozwalają nam te wirtualne instancje zaprogramować w ten sposób, że będą jedne z nich aktywne na jednym urządzeniu z klastra, inne na drugim urządzeniu. To nam pozwoli wykorzystać w jak najbardziej efektywny sposób zasoby urządzeń, że tylko w przypadku awarii, czy łącza, czy jednego z szczątów klastra, wszystkie wirtualne instancje przeniosą się na ten samo urządzenie, natomiast w regularnych warunkach te jakby funkcje, czyli poszczególne widomy są rozdzielone pomiędzy poszczególne urządzenia. Oczywiście zapewniamy bezpieczne administrowanie dedykowanych administratorów do poszczególnych instancji Next-Generation Firewall. Czasami jest wymaganie, żeby uwierzytelnianie i autoryzacja było na poziomie PKI. Chcemy mieć tak zwane polityki globalne, które nie pozwolą tym dedykowanym administratorom, którzy są dołączeni czy od strony klienta, czy od strony operatora, chociażby usunąć polityk, które zapewniają dostęp do zarządzania urządzeniami. Czyli to są tak zwane globalne polityki, global policies, którymi to zarządzać może tylko główny administrator, czyli ktoś, główny oficer security od strony operatora, który zarządza daną platformę. Jeżeli to, co jest dostępne, tak zwane off the shelf, czyli spółki w kontekście naszych rozwiązań, zarówno z punktu widzenia zarządzania samym firewallem, jak i systemem kontroli, systemu zarządzającego,
Fortune Managera. Jeżeli jest to niewystarczające, czy chcemy to rozbudować, no to jak najbardziej posiadamy tutaj, czy dajemy możliwość zaimplementowania zewnętrznego systemu dzięki API. Jest to API JSON-owe, możemy wykorzystać do tego, czy języki skryptowe typu Python, czy biblioteki, które są dostępne dla zarejestrowanych partnerów Perlowe, które pozwalają wykonać właściwie wszystkie funkcjonalności, najpierw na systemie zarządzania, a później zrobić deployment polityk, czy funkcji, czy ustawień na poszczególnych urządzeniach za pomocą jakiejkolwiek aplikacji, tak? Która gdzieś tam w backendzie używa tego API poprzez napisanie odpowiednich skryptów. Także widzimy, że tutaj trzeba metody set używać ze szczególną uwagą. Natomiast, tak jak wspominałem, możemy wykonać właściwie za pomocą metody exec instalację wszystkich ustawień, które sobie wcześniej przygotowaliśmy w bazie danych, zarówno naszej, czyli takiego na terenie naszego frontendu, jak i w bazie danych samego menadżera. Zastosowanie menadżera jako takiego middleware'a zarządzania FortiGate'ami, czy innymi naszymi urządzeniami, ma ten plus, że mamy możliwość kontrolowania rewizji konfiguracji zarówno pakietów polityk, jak i samych ustawień na poziomie device level. No to nam pozwala mieć tą pewność także w razie czego, w razie awarii, czy w razie wprowadzenia zmian, które powodują jakieś niekorzystne działanie naszej sieci, możemy szybko wrócić do poprzednich ustawień bez względu na to, ile mamy urządzeń, jak dużo polityk, bez tak naprawdę ręcznej analizy. Zapewnienie jakości usług polega w naszym przypadku na bazowaniu na naszych, prawda, laboratoriach FortiGuard, które są dedykowaną jednostką w ramach organizacji Fortineta. Widzimy Fortinet Minute, gdzie przykładowo malicious website blocked, czyli 310 tysięcy w ciągu minuty, mamy rozpoznanych prób dostania się do niebezpiecznych stron. Wierzcie mi, że statystyki w sieciach naszych klientów, zarówno enterprise'owych, jak i operatorskich, pokazują, że za pomocą skutecznego URL filteringu jesteśmy w stanie właściwie zablokować dostęp do naszej sieci, czy próby dostępu w liczbie około 70%, jeżeli chodzi o potencjalne zagrożenie. Także to jest taka, można powiedzieć, obróbka zgrubna, a potem już dochodzi za pomocą następnych funkcjonalności, jak antywirus, jak IPS, jak kontrola aplikacji, bardziej dokładna obróbka. Natomiast ten URL filtering tak naprawdę bardzo skuteczny jest kluczowy. Dlaczego w naszym przypadku jest skuteczny? To wynika z ilości zainstalowanych urządzeń, zarówno na świecie, jak i w Polsce, gdzie w Polsce nasz udział w rynku jest procentowo większy niż udział Fortineta w innych rynkach zachodnich, czy jakichkolwiek innych światowych. W tym momencie, jeżeli tych urządzeń pracuje dużo, różnych klientów, to zapytania są na tyle częste, że pojawiające się niebezpieczne strony phishingowe, czy strony z malwarem, są szybciej analizowane przez automaty, jak i prawda, zespół FortiGuarda, który na bieżąco reaguje na różne zdarzenia. Jeżeli chodzi o support, to support jest na całym świecie pracujący na rzecz klientów i partnerów Fortinet, natomiast najbliższy jest w Pradze. W Pradze pracują też Polacy, nasi znajomi, którzy wcześniej pracowali, powiedzmy, u naszych partnerów, też zajmowali się Fortinetem, oraz headquarters europejskie to jest Sophie Antipolis. Sophie Antipolis we Francji, czyli nasze takie centrum kompetencyjne, jak i biznesowe, lokalnie w Europie, przygotowane właśnie na to, żeby odpowiedzieć na wymagania operatorów. Ten przykład, o którym wspomniałem, z translacją NAT z 6 do 4, historia była taka, że na PLNOG-u w tamtym roku, w marcu, prezentowano koncepcję. Później ten sam operator prezentował wyniki podejścia do koncepcji czy współpracy z vendorami i byliśmy tam wymienieni jako właśnie ten vendor, który startując praktycznie od poznania koncepcji, mając platformę, ale nie mając jeszcze wydevelopowanych feature'ów,
pod tę konkretną, pod te konkretne wymagania. W ciągu 3 miesięcy ten development nastąpił właśnie dzięki mocy naszej tutaj lokalnej, żeby poznać wymagania operatora, jak i elastyczności firmy, w sensie możliwości developmentu wymaganych funkcji w kontekście właśnie tych wymagań. To wskazuje na to, że pomimo tego, że firma jest firmą globalną, Fortinet, że mamy już w tej chwili około 3000 pracowników na całym świecie, no to dalej około połowy z nich to są inżynierowie, tak? Pomimo, że firma oczywiście po przekroczeniu pewnej masy nabiera też takiego, można powiedzieć, tłuszczyku, jeżeli chodzi o marketing, handel i tak dalej, to dalej jest to firma technologiczna i dalej ja, prosty inżynier, pracujący tutaj gdzieś na skrajach Europy, jestem w stanie zaangażować do tego zasoby centralnie w Europie, jak i nasze zasoby R&D w Vancouver w Kanadzie, czy w Sunnyvale w Kalifornii, po to, żeby wydevelopować funkcjonalności specjalnie wymagane przez jakiegoś naszego polskiego klienta. Także takie jest visibility, takie jest podejście firmy. Właściwie tak działamy, na tym polega tak naprawdę nasz sukces. Konkurs, pytanie, podaj wybrane 2 funkcjonalności FortiGuise i GNP6, które wyróżniają go w porównaniu ze starszą generacją MP4. Odpowiedzi można wpisywać na wizytówce i wrzucać je do szklanej kuli, którą trzyma nasza koleżanka. Można też przyjść do nas na stoisko, porozmawiać. Jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości, jeżeli chodzi o prawidłową odpowiedź, to postaramy się pomóc. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę przyjemnego spędzania dalszej części Pelmoga. Zapraszamy na nasze stoisko. Dziękuję bardzo.